Niech Pan obdarzy was pokojem środa 29 tygodnia okresu zwykłego. Takie słowa jak niewolnik czy służący już pewnie wypadły z naszego słownika, a jeśli je przywołujemy, to mają raczej negatywne konotacje. Zarówno źle nam się kojarzy służąca, a jeszcze bardziej źle niewolnik. Niemniej kiedy spojrzymy na całą liturgię słowa. Na to słowo, które dzisiaj daje nam Kościół, zauważymy, że te wyrazy tam występują. Chcemy je właściwie rozumieć nie w kontekście niewolnictwa, tych relacji międzyludzkich, czy tego, że ktoś jest u kogoś na służbie ale chcemy zobaczyć to w wymiarze duchowym że jesteśmy tymi, którzy chcą poznać wolę swego Pana, jak mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii, i poznawszy tą wolę naszego Pana, chcemy Mu służyć. I chcemy być tymi, którzy na tą służbę oddają się sami. Nie tyle, że On nas zagarnął na służbę, nie tyle, że On nas zagarnął w niewolę, ale On jest tym, który dał nam wolność, który uwolnił nas w sposób szczególny, uwolnił nas od grzechu i w sposób szczególny, uwolnił nas od lęku przed śmiercią. I dając nam wolną wolę, dał nam wybór. I w tym pozytywnym wyborze chcemy wybierać Jego. Chcemy być tymi, że oczekują jego przyjścia i oczekują z radością, mając nadzieję, że kiedy przyjdzie, będziemy szczęśliwi. Tak jak ten jeden sługa, który poznał wolę swego Pana, i kiedy Pan przyszedł, on jest szczęśliwy. Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Bo faktycznie żyjemy w tym czasie, kiedy oczekujemy przyjścia Chrystusa. Jak to mówimy w każdym wyznaniu wiary? ten, który przyjdzie chwale i ten, który będzie sądził żywych i umarłych. Od momentu, kiedy Chrystus martwych stał, kiedy wstąpił do nieba, kiedy zesłał nam Ducha Świętego, jesteśmy w tym czasie oczekiwania. I wiemy doskonale, że Chrystus nas nie porzucił i nas nie zostawił, ale poszedł do domu Ojca, poszedł przygotować nam miejsce, sam zresztą to powiedział, i każdy ma tam przeznaczone miejsce. Co też powiedział Chrystus, mówiąc o tym, żebyśmy cieszyli się z tego, że nasze imiona zapisane są w niebie. Więc możemy być tymi, którzy poznali wolę Pana. I tutaj na Ziemi ją realizują, albo możemy być tymi, którzy myślą sobie, może nie wróci, może będzie to później, i chciałbym skorzystać z tego czasu tutaj, chciałbym ten czas jak najlepiej wykorzystać. W ogóle może to niebo jest jakąś mrzonką, może jest jakąś iluzją, jak to niektórzy w historii już mówili, że jest to opium dla mas, czy opium dla ludu. Ta cała teoria nieba. No i wtedy faktycznie zostaje nam tylko i wyłącznie to życie. I wtedy będziemy żyli jak ten drugi sługa, który powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się. To znaczy korzystać z tego życia, konsumować to życie, nie myśląc o perspektywie dalszej, ale myśląc o tym, co tu i teraz. I wtedy jest niebezpieczeństwo. Że możemy stać się niewolnikami tego, co jest tutaj, niewolnikami tych rzeczy materialnych, nawet niewolnikami naszych zachcianek czy tych naszych pragnień. O to trochę mówi o tym dzisiaj mówi święty Paweł. Nie oddawajcie też członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu, jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia. Ze śmierci przeszliśmy do życia. Jesteśmy nowymi ludźmi, nowymi ludźmi w Chrystusie. Poprzez chrzest ten stary człowiek umiera, a rodzi się nowy. Nowy, czyli właśnie chrześcijanin, ten, który chce być chrystusowy. I Paweł zachęca nas do tego, żebyśmy wszystko co mamy i całe nasze ciało, i cały intelekt, naszą wolę, wszystkie talenty, które złożył w nas Pan Bóg, żebyśmy wykorzystywali na służbę Bożą, bo możemy wykorzystywać również na służbę grzechowi, czyli samemu sobie i temu, co do Boga nie prowadzi. Dalej Paweł mówi: Jesteście niewolnikami tego, komu jesteście posłuszni. Bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź niewolnikami posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości. Widzimy, że jest grzech i że jest pewne niewolnictwo. Możemy być niewolnikami tego, któremu jesteśmy posłuszni, a jeśli będę posłuszny swojemu ciału, swoim zachciankom, swoim pragnieniom, pewnym swoim rządzom, to w pewnym momencie obróci się to przeciwko mnie. Z jednej strony, organizm daje nam jakiś sygnały, że jest głodny, że chce się napić, że potrzebuje odpoczynku. Te informacje dostajemy. Ale zawsze pozostaje pytanie, kto mną rządzi? Czy moje ciało i te wszystkie zachcianki mam spełniać, czy jestem człowiekiem rozumnym? Więcej, jestem człowiekiem wierzącym i oprócz swojego rozumu mam również i to, co dał mi Pan Bóg, Ewangelię, dał mi swoje prawo, dał tą umiejętność i możliwość odkrywania Jego i Jego woli względem mnie. Mamy dzisiaj te dwa kierunki, i faktycznie, choć te słowa wydają się niewłaściwe, może i niepopularne, i nieprzystające do naszej epoki, to na tym poziomie duchowym tak jest. Możemy być sługami, pozostanie pytanie, czego, albo kogo, i możemy być również niewolnikami, i tu znowu jest pytanie, kogo, albo czego. Paweł mówi dalej: Oddaliście się w niewolę sprawiedliwości, uwolnieni od grzechu, oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. Jeśli dzisiaj odkrywasz, że jesteś uwolniony od grzechu, jesteś uwolniony od lęku przed śmiercią, Oddaj się w tą niewolę sprawiedliwości. Choć to słowo może dzisiaj nie pasuje, jednak jak patrzymy w historię Kościoła na świętych, czy świętego Ludwika de Montfort, czy patrzymy później na Maksymiliana Kolbe, mieli trochę tą teologię niewolnictwa, ale właściwie rozumianego. Sam z tą swoją własną wolą, z tą wolnością, którą od Boga otrzymałem, chcę się zwrócić do Niego i powiedzieć, Panie Boże, chcę, żebyś Ty był moim Panem i Zbawicielem. Tobie chcę służyć. Tobie chcę oddawać to wszystko, co de facto... Już otrzymałem od ciebie. Jeśli tego nie zrobimy, jest to niebezpieczeństwo, że ten grzech znowu weźmie nas w niewolę i nami zawładnie. Jak w tej przypowieści o złych duchach, o tym duchu, który został wyrzucony z człowieka. Jeśli nie przyjmiemy dobrego ducha, Ducha Świętego, to przyjdzie siedem innych, gorszych duchu, duchów, i ten stan nasz będzie jeszcze poważniejszy. Miejmy świadomość, że jesteśmy uwolnieni od grzechu. I oddajmy się w niewolę sprawiedliwości, czyli samemu Bogu. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.